Szanowni Państwo, w roku 2011 doktorat humoris causa otrzymał Jarosław Obwarzanek-Machała. Wieloletni wydawca pierwszego polskiego komiksowego serwisu internetowego Wrak.pl. Animator w środowisku polskich fanów komiksu. Wieloletni współpracownik międzynarodowego festiwalu komiksu i gier w Łodzi. Ladies and gentlemen, this year the Humorous Causa Doctorate is awarded to Jarosław Obwarzanek-Machała, a long-time publisher and creator of the first comic book website, Wrak.pl, and long-time collaborator of the International Festival of Comics and Games in Łódź. Nie powiem, żebym się spodziewał. Powiem tylko tyle, żebyście nie traktowali tego jako nagrodę na zakończenie jakiejkolwiek mojej działalności komiksowej. Dziękuję bardzo. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan Bogdan Zdrojewski przyznał odznaczenie zasłużone dla kultury polskiej panu Jakubowi Wijackiemu, łódzkiemu rysownikowi satyrycznemu i karykaturzyście, współzałożycielowi Stowarzyszenia Twórców Kontur. Ladies and gentlemen, we are delighted to announce that the Minister of Culture and National Heritage, Mr. Bogdan Zdrojewski, has awarded Mr. Jakub Wijacki, the cardinalist and the founder of the Association of Artists Kontur, the Order of Merit for Polish Culture. Jakub Wijacki jest twórcą pomysłu... Szanowni Państwo, z okazji 22. edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Bogdana Zdrojewskiego o znaczenie zasłużone dla kultury polskiej otrzymuje pan Jakub Wijacki. Za całokształt działań animacyjnych na rzecz Łódzkiego Domu Kultury, a w szczególności za koncepcję i realizację corocznych konkursów Wielka Łódź Humoru. The Order of Merit for Polish culture goes to Mr. Jakub Wijacki because of his efforts in the work of culture and especially his creation of the Big Boat of Humor competition. Jakub Wijacki jest twórcą pomysłu międzynarodowego. Chciałem pozdrawić pana ministra po prostu. Spojrzenie na koncepcję miasta. Co roku zmienia się temat tego konkursu. W tym roku poddałem rysownikom do opracowania temat Miasto schodzi do podziemia. Napłynęło bardzo dużo prac. Pamiętaj jeszcze przed chwilą ile, ale jestem zmuszony z tego powodu tutaj sam to zapomniałem. Z jury, które obradowało pod przewodnictwem pana Juliana Bohdanowicza, znanego rysownika satyrycznego i ilustratora, przyznało Grand Prix tegoroczne w wysokości 10 tysięcy złotych pani Magdalenie Wosik, którą tu zapraszam. The competition of Big Boat of Humor, and each year we have a different topic. This year the topic has been The City Goes Underground, and we've had competitors from many different families, and the Grand Prix goes to Mrs. Magdalena Wosik. Troszkę się czuję tutaj rzeczywiście tak na marginesie, minimalnie, ale pozwolę sobie powiedzieć tylko tyle, że proszę spojrzeć na rysunek satyryczny jako na taką bardzo syntetyczną formę komiksu. Bardzo, bardzo syntetyczną. Może początek czasami jakiegoś. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym tylko z tego miejsca podziękować wszystkim organizatorom, jakże też tutaj przeczytanym sponsorom. Występowaliśmy tutaj na festiwalu po raz pierwszy, mam nadzieję nie ostatni. Jestem bardzo wdzięczny za to, że
mogliśmy brać udział w tak wspaniałym przedsięwzięciu, jak jest Festiwal Komiksu IG. We would like to thank all the organizers and sponsors. It is the first time that we have been at this festival, but hopefully not the last. So I must say that I'm really glad that I could have been here. Przechodzimy także do rozdania. Pierwsze miejsce w turnieju Tekken 6 zajmuje... So, let's give the awards. The first place goes to... Aleksander Mazowiecki. Zorganizowaniu turnieju przy okazji festiwalu Bieli Komiksu. Mam nadzieję, że będzie nam dane jeszcze raz się spotkać na takiej imprezie. Dziękuję. So let's thank all my colleagues who organized the tournament and I hope we'll have a chance to meet in the future. Miejsce drugie w turnieju Tekena 6 zajmuje... The second place goes to... Kamil Przygocki. Już mogę powiedzieć. Graj się w Tekena, bo jest taka zabawa. Dzięki. Okay, it's lots of fun. Zdobywcą trzeciego miejsca w turnieju Tekena 6 jest... And the third place goes to... Adrian Szydłowski. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz gorące brawa dla zwycięzców. Podążanie do wyznaczonego celu i stworzenie nowej jakości w polskim komiksie science fiction, nagrodę organizatorów do najlepszego polskiego wydawcy otrzymuje wydawnictwo Pro Arte, wydawca serii Biokosmosis. Zapraszamy na scenę przedstawiciela wydawnictwa. This year, in a slightly different way, miejsce z tej strony. Znaczy, chciałem wszystkim podziękować, ale tak naprawdę chciałem podziękować tym, którzy to tworzyli, dlatego że ja jako wydawca byłem tym ostatnim pionkiem w grze, a wszyscy i pozostali tak naprawdę twórcy, to oni tak naprawdę doprowadzili do tego, że mam przyjemność dostać to coś. Także bardzo dziękuję. Jak co roku swój ulubiony polski album wydany w okresie między poprzednią edycją festiwalu a tegorocznym wybiera w głosowaniu nasza znakomita publiczność, która tutaj się zgromadziła w tej sali. W tym roku nagrodę publiczności otrzymuje album Scientia Occulta Roberta Sienickiego i Łukasza Okulskiego. Zapraszam wydawcę i autorów na scenę. W sumie żartowaliśmy sobie o tym, że dostaniemy tę nagrodę, a nie dostaliśmy tak naprawdę. Ja wczoraj miałem nadzieję, że dostaniemy tę nagrodę, dlatego że użyłem tę koszulkę. Teraz jak wygraliśmy nagrodę, to mam najfajniejszą koszulkę na dzisiejszej imprezie. Dziękuję bardzo. So actually we were joking about it that we could get this
award, and we were actually hoping that we could get it, and therefore I wore this t-shirt, so I have the funniest t-shirt in the whole festival. Ja chciałbym tylko dodać, że no cóż, wszedłem na rynek z pierwszym albumem i kurczę, od razu nagroda. Dzięki. Dobry wieczór wszystkim. Dziękuję. Czytam protokół. Protokół z obrad jury konkursu na krótką formę komiksową zorganizowanego przy 22. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Jury konkursu na krótką formę komiksową w składzie mówiące te słowa Wojciech Birek, Katarzyna Nowakowska, Adam Rusek, Paweł Timofiejuk i Witold Tkaczyk, obradujące w dniach 14-16 września bieżącego roku po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs pracami, oceniło jej i postanowiło przyznać następujące nagrody do trzech równorzędnych wyróżnień po 1000 zł każde. We'll start with three appreciated works, 1,000 zł each. Pierwsze z nich. The first goes to... Dla Dominika Szcześniaka za scenariusz i Krzysztofa Małeckiego za grafikę, za pracę pod tytułem Samopołudnie. Dzięki wielkie. Ten komiks wydarzył się naprawdę w sklepie mięsnym na targu na ulicy Wileńskiej w Lublinie. No i generalnie bohaterami tego komiksu była osobami obecnymi w tym sklepie, chciałem powiedzieć tak naprawdę. Była moja żona i moje nienarodzone dziecko. No i chcieliśmy przekazać proste przesłanie, abyście po prostu przepuszczali ciężarne kobiety w kolejkach, niezależnie w jakich sklepach. Tak więc dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. Rysownicy nie mówią, tylko rysują. The illustrators don't speak, they draw. Drugie wyróżnienie dla Pawła Piechnika za pracę pod tytułem Cisza. Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć, znaczy właśnie dedykować tą nagrodę dla moich rodziców, bo gdyby nie oni, może zabrzmi to banalnie, tak? Ale gdyby nie oni, to nie byłoby mnie tutaj i właściwie nie robiłbym tego, co robię. I pozwolić sobie na małą prywatę, przeprosić moich znajomych za to, że zaspałem się półtorej godziny, a wiozłem ich do Łodzi. Dziękuję. Trzecie i ostatnie wyróżnienie dla Pawła Marszałka za scenariusz i Łukasza Samsonowicza za grafikę pracy pod tytułem Działo. Sytuację będę mówił krótko, żeby nie męczyć tego pana, który tłumaczy. Chciałem wszystkim podziękować, szczególnie Robertowi Lesińskiemu, dzięki któremu w Estremadurze powstało w tym roku 10 komiksów. Dzięki niemu też pojawili się nowi rysownicy, którzy pracują w Estremadurze i tworzą fajne rzeczy. Oprócz tego chciałem powiedzieć, grajcie w Tetrisa, nie wiem, ja mam fajniejszą koszulkę. Nie wiem, co mam powiedzieć, ale dziękuję oczywiście za scenariusz dla Pawła i za współpracę dla Estremadury, dla Roberta Olechińskiego. No i nie wiem, dzięki, no tyle. Trzecią nagrodę i 1800 zł dla Tomasza Kątnego za scenariusz i Marka Turka za grafikę, pracę pod tytułem
Kiedy domy śnione. O wręczenie nagrody poproszę pana Zenona Kowala, przedstawiciela Walonii i Brukseli w Polsce. To present the third place award, please welcome Mr. Zenon Kowal, the representative of the Walloonian and Brussels region of Belgium. Dzięki. Bardzo cieszę się, że w ten sposób mogłem się przyłożyć do obchodów 15-lecia twórczości Marka Turkę. Dziękuję. Thank you very much. I'm glad that I could in this way contribute to the 15th anniversary of Marek Tutka. Dzięki wielkie. W sumie jest to mój 19. konwent i pierwszy raz coś wygrywam, także trochę się czuję jak Andrzej Wajda, ale dziękuję za. Nagrodę drugą i 2500 zł otrzymują Denis Wojda za scenariusz i Sebastian Skrobol za grafikę pracy pod tytułem Island of Hope. Denis chciał przyjechać, niestety dzwonił, że nie będzie, więc muszę wystarczyć wam ja. A pierwszą nagrodę, otrzymuje 4000 zł, otrzymuje Andriy Tkalenko za pracę pod tytułem Inevitability. Andrija nie ma z nami. Proszę o odebranie nagrody Pawła Timofiejuka, jego wydawcy. W imieniu Andrija chciałbym podziękować za tą nagrodę. Oczywiście w poniedziałek zostanie ona do niego wysłana. I prosimy o wręczenie Grand Prix. Grand Prix konkursu na krótką formę komiksową 22. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi i 5000 zł otrzymują Michał Narożniak za scenariusz i Berenika Kołomycka za grafikę pracy pod tytułem O psie, który czuł się człowiekiem. Chciałam bardzo podziękować, także w imieniu Michała, którego nie mogło tutaj dzisiaj być. Dziękuję. Proszę Państwa, nagrody wręczone. Poproszę jeszcze raz o oklaski dla wszystkich laureatów i zwycięzców.